Pani profesor, jakie możliwości dają badania genetyczne w diagnostyce? Badania genetyczne w diagnostyce chorób autoimmunologicznych i chorób onkologicznych to przede wszystkim badania zarówno teraźniejszości, jak i badania przyszłości. W chwili obecnej znamy tylko nieliczne mutacje genetyczne, które prowadzą do poważnych schorzeń, takimi jakimi są choroby autoimmunologiczne, a przede wszystkim choroby nowotworowe. Przed nami oczywiście również przyszłość tych badań, o czym dzisiaj szeroko mówimy, bo z racji zbliżającego się Dnia Chorób Rzadkich, który będzie obchodzony 29 lutego, badania te pozwolą nam ocenić cały genom pacjenta. To jest badanie asocjacyjne, badanie całego genomu i dzięki takiej ocenie całego genomu bądź też paneli genetycznych jesteśmy w stanie na wczesnych etapach wykryć nieprawidłowość genetyczną i interweniować znacznie wcześniej, zanim choroba przejawi się bardzo niebezpiecznymi dla pacjenta objawami, które mogą być bezpośrednim zagrożeniem życia, jak również na wczesnym etapie możemy zapobiegać występowaniu poważnych powikłań, też często kończących się śmiercią pacjenta. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o badania przesiewowe? Czy możemy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości badania genetyczne będą służyły do tego, żeby wykrywać rzeczywiście wiele różnych chorób, jeszcze zanim pojawią się pierwsze ich objawy? Moja odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca. Przyszłość to przede wszystkim badania screeningowe, badania przesiewowe, ale analizując definicję badania screeningowego, badanie screeningowe musi być tanie, musi być powtarzalne i musi nam dawać możliwość porównania poszczególnych badań z wcześniejszego okresu w okresie późniejszym. A zatem na chwilę obecną badania genetyczne nie spełniają kryterium badań przesiewowych, niemniej jednak coraz liczniej na przykład w cukrzycach monogenetycznych jesteśmy w stanie wykrywać pojedyncze geny i koszt czy nieprawidłowości w obrębie eksonów genetycznych i dzięki temu możemy te mutacje stwierdzać, a zatem jest to pewien asumpt do przyszłych diagnostyk i do włączenia, zaangażowania badań genetycznych właśnie w panel badań screeningowych, ale jest to niestety na razie troszkę odległa przyszłość.